Cześć dziewczyny! Cześć! Witajcie w nowym vlogu, dzisiaj zakupowym vlogu. Być może ten vlog dla niektórych z Was będzie nie na miejscu, bo czasy są ciężkie, czasy są smutne i wszyscy przeżywamy na swój sposób to, co się dzieje za oknem. I chodzi zarówno o pandemię, jak i o strajki kobiet. Powiem Wam, że na przestrzeni ostatnich tygodni kilkakrotnie uroniłam niejedną łzę. Kilkakrotnie w ogóle odcinałam się od mediów społecznościowych, nie wchodziłam, bo tu już było za dużo. Przeżywam jak Wy, nie jest lekko, ale pomyślałam, że pokażę Wam, co kupiłam, no bo dziewczyny, no trzeba żyć. Trzeba sobie jakoś radzić, trzeba sobie ten humor poprawiać, jakkolwiek. Czasami wystarczy mi dobra kawa z ciastkiem, a czasami małe zakupy. Zresztą tak naprawdę nie muszę się tłumaczyć, mogę Wam pokazać, co ostatnio albo kupiłam, albo dostałam w prezencie. I będzie też jedna piękna rzecz od Karoliny, zaraz zobaczycie. Od razu przejdźmy do rzeczy, co tam kupiłam na poprawę samopoczucia. Trzy rzeczy? Dwie. Jedna jak dwie. No dobra, zaraz zobaczycie, sami ocenicie. Słuchajcie, od razu mówię. Zacznijmy od tego, że mam na sobie nowy dres welurowy, oczywiście z Preski, bo taki dres jeszcze jeden chciałam mieć, bo nie będę ukrywać, że 80% czasu chodzę w dresie ostatnio. Dużo, bardzo dużo czasu spędzam w domu, chcę, żeby było mi wygodnie, ciepło i właśnie dres zawsze się sprawdza. I w takim dresie to można też właśnie wyjść z domu, odebrać dziecko ze szkoły. Teraz to już nawet tego nie zrobimy, tak? Bo już totalne zamknięcie zaraz nam grozi. Dres to się, słuchajcie dziewczyny, zawsze sprawdza i ten mój welurowy XS na S rozmiar z Preski idealny, podlinkujemy go Wam, zresztą wszystkie produkty, żebyście sobie mogły jeszcze raz tam na spokojnie zobaczyć. Preska to, słuchajcie, u mnie zawsze jest sprawdzona, natomiast mam jedną bluzkę, do której nie jestem przekonana, ja już ją przymierzałam, pokażę Wam teraz. I same dziewczyny ocenicie, czy ta bluzka jest hit, czy nie do końca. Jest to taka bluzka w moim ulubionym kolorze z baskinką, trochę pognieciona, bo ja tam ją, widzicie, już mierzyłam, gdzieś tam rzuciłam, nie byłam pewna. Ale bluzka chyba ładna, Karola. Urocza. Urocza. Słuchajcie, ja ją tak z zamysłem do przedświątecznych sesji zdjęciowych. Tak, tak, na Wigilię nawet. Nawet. I ta kokarda. Słuchajcie, zaraz przymierzę, zobaczę jak to wygląda. No jest to ładne, urocze, ale nie jestem pewna tej baskinki, zresztą same ocenicie. Drugiej rzeczy natomiast jestem pewna na 100%, bo takiego basica szukałam. Słuchajcie, to jest zwykła, prosta, bawełniana bluzka, ale uwaga, tutaj jest dosyć ciekawy skład. Bo oprócz bawełny 82% jest konopia 15% i elastan 5%. Więc to jest, wiecie, taka fajna, która super. Się nie rozciągnie, super, prawda? I to jest taki basic, który założycie do wszystkiego. Chciałam ją mieć. Spodobała mi się na stronie, mówię, muszę ją mieć. Dobrze. I to jest Preska. Preska to jest moja ukochana polska marka. Wiecie, ona, ta marka jest już ze mną tyle lat. Znacie, u mnie się sprawdza bardzo. Nie ma co dalej, lecimy. Karola, co teraz pokazuję ja? Co pokazuje? Buty, dobra. Buty, słuchajcie, buty. Buty są ze sklepu Follow Me, warszawskiego sklepu Follow Me. I jest to sklep, w którym znajdziecie bardzo, sklep stacjonarny, był stacjonarny, teraz jest online. Buty znajdziecie tam włoskie buty, bardzo dobrej jakości. Te, szczerze, to nie wiem jakie są, ale są odjazdowe. Kiedy je zobaczyłam, pomyślałam sobie, muszą być moje. Ta-da-da-da! Świetne, prawda? Karola je już widziała. I słuchajcie, najlepsze, oczywiście jak mnie śledzicie, bo pokazywałam na stories, na Instagramie, śledźcie mnie na tym Instagramie, ja tam ciekawe rzeczy pokazuję. To właśnie najpierw pokazałam te podeszwy, a teraz pokazuję buty. To są buty oczywiście absolutnie w moim stylu, kolorach, tym wszystkim, żeby mi to, prawda, pasowało i Karola też by w takich chodziła. Ta skóra mi się najbardziej podoba. Ta skóra rzeczywiście robi wrażenie. Buty, słuchajcie, ja nie wiem, jakie one, czy one są, słuchajcie, made in, nie mogę doczytać, napiszę pod spodem. No są fajne, takie,
do tych moich właśnie dresów, do tych moich różnych, ale nawet do czarnych spodni, do białych, do wszystkiego będą czarne pasowały. Czarne spodnie, biała koszula, te buty fajne. Prawda? I tak sportowo. Także follow mi, polecam. Ja mam z tego sklepu ojej buty, które mają po 5-6 lat i cały czas je mam, szpilki na przykład takie włoskie. A takie sportowe też mi się bardzo podobają. Ja jestem na tak, będę w nich chodzić, jestem ich pewna. Może drugie buty od razu pokażemy, co Karola? Bo tych drugich butów nie byłam pewna. Czekajcie, ja tutaj zrobię ładną inscenizację. O, proszę. Drugich butów nie byłam pewna. Chyba cały czas nie. I chyba dalej nie jestem, ale już chodziłam, więc już muszą zostać. Ciekawe, co wy dziewczyny na to powiecie. No bo są takie nie w moim stylu zupełnie, ale z kolei no chciałam coś innego. Ta-da-da-da! Widać? Widać. Słuchajcie, Anaki Paris, taka marka, też właśnie ze sklepu Follow Me, tego internetowego. No takie nie moje, prawda? Same dalej przyznajcie. Nie w twoim stylu, ale mają coś uroczego. Znaczy, mają. W moim stylu one też nie są, ale są naprawdę, zachwycam się nimi. I słuchajcie, ostatnio nawet stworzyłyśmy stylówkę z tymi butami, niedługo pojawi się u mnie na Instagramie. Fajna ta stylówka wyszła. Bardzo. Fajna. I właśnie buty grały tutaj główną rolę. Zostają ze mną, tak czy inaczej. I one są, słuchajcie, o ile te są 41, czyli mój rozmiar, te są 40 i są na mnie dobre. No widzicie, made in Paris. No, no nie wiem. Nie wiem. Fajne są. Fajne są. Tak. Widzicie? Do takich nudnych stylizacji Suzy, które tutaj nam prezentujesz, to będą w sam raz, bo przynajmniej, oj, coś się zadzieje. Także tak mówi Karola. Dobra, jak tu nam już spadła, słuchajcie, już wam pokazuję dalej. Moja tutaj scenografia. O, proszę bardzo. Jak już nam spadła, to słuchajcie, to jest Karoli zakup. I to jest opaska z Primarka? Tak. Jak to się nosi? Tak się nosi? Ja to sobie... Ty sobie tak mocno dajesz, tak? A ja pewnie bym chciała tak. Kolor pasuje do mojego dresu, ale ja w ogóle nie czuję takich opasek. Słuchajcie, ja lubię. Karola wygląda fajnie w tej, natomiast ta, już ją mierzyłam. Ja nie widziałaś, ta jeszcze z metką. Ta jeszcze, słuchajcie, z metką, 17 zł Primark. I słuchajcie, ja wyglądam w tej jak Maryja. No umówmy się. No trochę tak. Poczekaj, Karola, no. Weź przymierz i ja zaraz ocenię, powiem wam, czy wygląda fajnie, czy też jak Maryja. Nie, tak jakoś... Aha, bo ona ją w ogóle z tyłu zakłada. Nie, no, tak, tak. No dobrze, usiądź i ja zobaczę, bo ja siedzę, nie widzę cię. No to już lepiej trochę niż ja. I tak usiadła. Nie, mi się wydaje, że ją na mnie spoko. Nie wygląda spoko. Nie, nie, nie kupujcie takiej. Nie, 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 ta lepsza. Ale rzeczywiście fajne są rzeczy. Karola ciśnie bardzo ten sklep, bo znaczy, tam znajduje smaczki. Raczej takie właśnie smaczki znajduje. No dobra, ale teraz i tak żadnych smaczków nie znajdziecie, no, bo jest zamknięte. Znalazłam bardzo fajną odżywkę do włosów. Odżywkę do włosów bardzo fajną Karola znalazła. Bardzo mięciutkie włosy. Ja przyznam się, nie zdążyłam tam na przykład kupić świątecznej piżamy dla mojego syna i dla siebie też, więc będę chodzić w zeszłorocznej, ale tam było już trochę tego świątecznego towaru. Ten płaszcz z tym naprawdę fajnym składem. I płaszcz. Aha, tak, Karola kupiła sobie kamelowy płaszcz. Tak, za 110, nie czarny. Za 110 zł i w składzie ma bawełnę, wiskozę i wełnę. No to całkiem, całkiem. Widziałam Karolę w tym płaszczu, nieźle, nieźle. Jak już, no niestety, teraz to nie mamy co debatować, sklep jest zamknięty, tak. Amen. Ja przez ciebie zaczęłam patrzeć na skład. O, widzicie? Czegoś tu się uczy dziewczyna. Bardzo ładnie. Słuchajcie, idziemy dalej, bo zaraz będzie, że przynudzamy. Cordelion to jest biżuteria niemiecka ze Stuttgartu i jeżeli mnie śledzicie, to już pokazywałam ten piękny naszyjnik w jednej ze stylizacji. Do tego mam bransoletkę bardzo tutaj też i ładną. I słuchajcie, Cordelion ma całą biżuterię właśnie z takich małych sześcianików. Różne kolory, bo zobaczcie, tutaj jest wszystko bardziej stonowane, a tutaj na przykład mam taki zestaw bardzo kolorowy. Zaraz wam pokażemy na zbliżeniach. Jest to ładne, urocze. Zobaczę, jak będzie mi się nosiła ta biżuteria. Podoba mi się, bo to coś innego. A biżuterii nigdy
Dość. Idziemy dalej, słuchajcie, idziemy do Patrycji Aryton. Kto oglądał film z przeglądem swetrów? No jak myślicie, jaki sweter jest w środku? Na jeden się skusiłam, musiałam. I jest to, uwaga, tak, ten niebieski, bardzo, bardzo ciepły. To jest sweter nie na jesień, to jest sweter na zimę. On jest bardzo, bardzo ciepły, piękny kolor, pasuje mi ten niebieski, prawda? No, jest cudowny. Bardzo mocno grzeje ten sweter. Już Wam mówię, bo pewnie interesuje Was skład. Dobrze. I to jest tak, 60% wełna angora i 40% nylon. Ale widać, że to jest wełna. Prawda? Tak. Piękny jest, twarzowy. Ja lubię takie kolory mocne. Tak Ci dodaję wyrazu. Prawda? Wyrazu. Ja na przykład lubię czerwony, co ostatnio tam się gdzieś nagrywałam w czerwonych moich swetrach. Lubię właśnie ten kolor, lubię też taki mocny różowy, a cała reszta to widzicie, to takie kolory zgaszone. Te moje beże ukochane. I teraz przechodzimy to miałyśmy to i przechodzimy do nowych butów Karoliny. Karola jest z nich bardzo, bardzo dumna. Karola, co nam powiesz o tych butach? No to jest Gino Rossi. Gino Rossi, czyli dobra marka. Karola, dlaczego kowbojki? Ty lubisz. Lubię, bardzo. Prawda? Lubię, zazdrościłaś mi tych z Witthena, kowbojków, no i teraz masz swoje. Zdawałam się długości. Mhm, że za długie i że będzie skracać nogę. Tak, ale nie. Są naprawdę fajne. Okay. I mają lekki obcas, więc też lekko podnoszą to. Tak. Bardzo dobrze uszyto wszystko. Wszystko się zgadza, równiutko, ładnie, pięknie. Już chodzone troszkę. Chodzone troszkę widać, dobrze. Wyglądają na wygodne. Są bardzo wygodne, bardzo, bardzo wygodne. Ciekawe, ile takie buty kosztują. 349 zł. No i tutaj? Ale mam 25% rabatu. Jest rabacik. Nieprzecenione rzeczy w CCC, więc na te buty też jest 25% rabatu. Więc no wychodzą jakieś 250, 270. Okay. Czyli pod vlogiem zostawiamy rabat od Karoliny na wszystkie buty z CCC, również Gino Rossi. Gino Rossi to dobra marka. Słuchaj, tu jest 38, czyli to jest ten twój, w którym chodzisz, tak? Okay. Ja bym takich długich nie kupiła, bo mimo wszystko bym się bała, ja bym wolała krótsze, ale Karola, potwierdzam, fajnie w nich wygląda. Ale jest jeszcze jedna fajna rzecz w CCC, no. Bo oni chyba teraz z obuwie mają to, że sobie można zmierzyć stopę. Zmierzyć stopę, tak, to jest tak, dobre. Jak się doda ten skan stopy, to wtedy pokazuje, jaki rozmiar buta jest dla Ciebie odpowiedni. Super, to jest bardzo fajna usługa. Tak, tak, w obuwie chyba też jest. Fajne, nie dla mnie, dla Karoli, ja bym wolała krótsze, myślę, takie co mam. Ale myślę, że fajnie wyglądało. Może zaraz tutaj po nagraniu się... Bo ty masz długie nogi, więc... Myślisz, że mnie nie skrócą? No dobrze, może się po nagraniu wcisnę w te buty. Dobra, i słuchajcie, to kończymy, już wszystko pokazałyśmy. Skromne te moje zakupy, no też nie ma co szaleć, ale coś zawsze warto kupić. Powiem Wam, że mi się samopoczucie poprawiło i nawet po tym vlogu to jeszcze lepiej. Jak tutaj Wam pokazałam, jest mi miło. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, ja wtedy będę wiedzieć, że chcecie zakupowe vlogi. Jeżeli się nie podobało, bo to nie jest czas na to, to dajcie łapkę w dół, też zrozumiem, nie jest lekko, mi też nie, ale małe zakupy to żaden grzech. Dziękuję bardzo, subskrybujcie kanał, bo mój kanał jest mały i tych subskrypcji nam potrzeba, żebyśmy rosły w górę i żeby, tak, żebym tutaj miała więcej mobilizacji do kręcenia. Dziękuję bardzo, żegnamy się z Karolą. Pa! Wszystko macie na dole podlinkowane. Pa!